Co gdybym powiedział, że istnieje gra, która od 13 lat otrzymywała same perfekcyjne aktualizacje od samego początku? Gra, w którą możecie włożyć tysiące godzin bez nudzenia się i to dzięki ogromnym i regularnym aktualizacjom, które zawierają content wręcz wymarzony przez społeczność. Tą grą jest Team Fortress 2, ponieważ wszyscy wiemy, że wszystkie aktualizacje, które otrzymała ta idealna gra, były perfekcyjne. Prawda? Niestety, ale nieważne jak dobrą grą jest lub dla wielu osób był Team Fortress 2, to na pewno nie możemy powiedzieć, że każda aktualizacja zasługuje na specjalne miejsce w naszym serduszku, ponieważ niektóre z nich zasługują na wieczny pobyt w piekle. Trzymajcie swoje czapki, Australia, ponieważ w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o GameZone, w którym znajduje się aktualizacja Meet Your Match. A więc czym do cholery jest aktualizacja Meet Your Match? Możliwe, że wielu z was to nowi gracze, którzy nie grali jeszcze w TFK, gdy ten update zawitał naszą grę w 2016 roku. Już wam tłumaczę. Jest to letni update, który wyszedł 6 lipca perfekcyjnie na wakacje. Problemem nie był sam update, chociaż, przepraszam, wycofuję to, update był problemem. Jak i to, jak bardzo ludzie byli na niego zhypowani. I to nawet nie była ich wina na to, że mieli wysokie oczekiwania i nie mogli się doczekać. To była wina Valve. Wielu pracowników mówiło przez praktycznie pół roku, że następna aktualizacja do gry będzie niesamowita. Cytując Jilla, "The next update will be neato." Co samo w sobie stało się memem po samej publikacji. Był to pierwszy update, który zhypowali devsi, więc nawet ja sam nie mogłem się doczekać. Wypijałem kilka monsterków, żeby przesiedzieć noce we wtorki, czwartki, czekając aż aktualizacja zostanie opublikowana. Na ogół wyszło na to, że wyszła troszeczkę później niż ludzie jej oczekiwali. Opóźnienie było spowodowane najprawdopodobniej małą ilością deweloperów w teamie, ale mniejsza o to. Meet Your Match wychodzi i ludzie są zdołowani i zasmuceni zmianami. Ale zacznijmy może od pozytywnych zmian, co? Update ten wprowadził do gry kolejną wojnę pomiędzy postaciami, a dokładnie Pyro i Grubym. Gracze mogli wybrać jedną stronę i zdobywać dla niej punkty. Klasa, która otrzymała najwięcej punktów, miała zaklepaną przyszłą aktualizację. Jak wiemy, Pyro wygrał i następnym update'em był Jungle Inferno. Koncept tej walki był serio fajny i fani mogli poczuć się jak za starych czasów, kiedy prowadziliśmy wojnę pomiędzy szpiegiem i snajperem lub żołnierzem i demomanem. Świetnie było widzieć te wszystkie oficjalne, jak i nieoficjalne obrazy propagandowe. To jak bardzo gracze się starali, to po prostu było cudo. Same zmiany w balansie do klas i broni też były całkiem niezłe. Żadnych zastrzeżeń do nich nie mam. Dostaliśmy nawet krótką animację, w której drużyna Red flexuje nad Blue, a nawet króciutki komiks. Był krótki, ale hej, przynajmniej było to coś, nie tak jak dzisiaj. No i z bety wyszedł oficjalnie tryb pastime, co chyba nikogo nie obchodziło. Dodali nawet nową opcję, która sprawia, że wasza broń zajmuje znacznie mniej miejsca na ekranie. Serio cool. Zazwyczaj wolę wyłączać moje view modele, ale i tak przez jakiś czas na tym sobie grałem. I wydaje mi się, że wielu graczy preferuję właśnie opcję na zminimalizowane modele. Problem pojawia się w tych głównych zmianach. Valve poprzez Meet Your Match planowało zmodernizować Team Fortressa 2, zmieniając całe UI głównego menu, usuwając system pubów i dodając tryb swobodny oraz dodając do gry oficjalny system rankingowy Competitive. Tak, to ten bezużyteczny przycisk w menu, który nigdy nie kliknęliście. Zacznijmy od trybu swobodnego. Miał on zachęcić graczy oraz ułatwić im dostęp do gry, wstawiając system matchmakingu. Usuwając tym system, którym gracze mogli szybko wchodzić na jakiekolwiek serwery tylko chcieli. Okropna zmiana. I teraz możecie sobie myśleć, że przecież nie jest aż tak źle, ale tryb swobodny przy wyjściu był zepsuty i niepełny. Oczekiwanie na mecz był strasznie długi, z czego menu wyszukiwania gry wyglądało jak reskin MVM. Oprócz tego gra nie pozwala nam wychodzić z gry, ponieważ traciliśmy wtedy cały nasz exp oraz dostawaliśmy chwilowego bana. Na grze swobodnej. Tak, zgadza się. Więc za to straciliśmy prawie że perfekcyjny system odnajdywania meczu od Valve i społeczności. Ale hej, przynajmniej dostaliśmy możliwość wbijania leveli, za co absolutnie nic nie dostajemy oprócz zmiany koloru odznaki. Nie mogliśmy głosować na następną mapę, wyłączono mody, spreje,
więc w tej chwili Valve odebrał nam znacznie więcej niż tak naprawdę dało. Tylko muszę przyznać Valve jedno. Idealnie pokazali, jak wygląda model nowych gier multiplayer. Każda z nich robi wszystko, aby jak najbardziej ograniczyć graczy. Tak więc gratuluję wam. I wiecie, co jest jeszcze śmieszniejsze? Z wyjściem tego wszystkiego w menu wyszła nowa opcja, która nie jest dostępna dla graczy, ale pisze po prostu, że w przyszłości dojdzie do gry. A przepraszam, niedługo do gry. Minęło już 5 lat, ale dla Valve to wciąż jest niedługo. Spokojnie, jeszcze 5 lat i ta funkcja wejdzie w życie. Ta funkcja miała pozwalać graczom grającym w teamie na rozdzielenie się na dwie osobne drużyny, czyli mogliście grać z kolegą, który był w przeciwnym teamie. Przypominam, że wcześniej nie było to problemem, ponieważ gracze mogli wejść do dowolnego serwera i wybrać dowolną drużynę, czego teraz nie można, ponieważ matchmaking robi teraz to za was. No i dostaliśmy również długo oczekiwany tryb competitive. Gracze nie mogli się doczekać, ponieważ komp w ligach na turniejach społeczności był naprawdę niesamowicie fun. Sam brałem w nich udział i to bardzo dużo. Tak więc ułatwienie dostępu do takich gier byłoby dla wielu niebem. Zresztą od 2015 niektórym graczom udostępnili darmowy dostęp do testowania tego trybu, z czego jednym z tych graczy byłem ja. I to jeszcze zanim te bileciki stały się bardziej powszechne. Ale rzecz w tym, że ludzie mogli otwarcie powiadamiać Valve o tym, co powinni zmienić. I co się okazało? Że od beta testów do oficjalnego wyjścia Meteor Match absolutnie nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że teraz nie zaliczą nam naszych gwiazdek czy tam medali za dobre sobie radzenie w meczu. Jako wisienka na torcie, Valve dodało, że nie chcą, aby ich tryb wyglądał tak jak ten od społeczności, który jest prawie że perfekcyjny, ponieważ po prostu im się nie podoba. Tym trybem oczywiście jest 6-6. W związku z tym, nie ma tam żadnych restrykcji na broniach czy klasach. Dobrane w rotacji są jedne z najgorszych map oraz zablokowali możliwość grania na konfigach przy zwiększeniu sobie V-modeli ponad 75, ponieważ nie chcieli, aby ich gra wyglądała słabo na streamach większych graczy. Spokojnie, nie musicie się o to przejmować, Valve, bo nikt i tak już nie streamuje tego trybu. I wiecie, co jest najlepsze? Nic do tej pory nie zmienili, oprócz pewnego większego patcha w 2018, który zwał się Blue Moon Update. Nawet on tak naprawdę zbyt dużo nie zmienił w tym oficjalnym kompie. Tylko że jak zablokowali konfigi? To działało w ten sposób, że jak zainstalujecie sobie jakiś konfig, który zmniejszał wam grafikę i optymalizował wam grę, to gdy ładowaliście się do kompa, to gra wam po prostu crashowała. Okropne. A jeżeli udało wam się dostać do gry, to wprowadziła ona wam w pliki pewne zmiany, które po prostu ten konfig wasz zmieniły. Co oznaczało, że musieliście go zainstalować ponownie. Więc jak widzicie, jest to okropne. No i obiecali nam kiedyś, że do oficjalnego trybu komp wyjdzie również tryb 9-9. Ale niestety jak na razie mam tylko 6-6. I wątpię, że to się kiedykolwiek zmieni. Przykro mi. Ja nie jestem zbyt dobrym graczem, ale gdy zagrałem moje pierwsze mecze, w których nie szło mi zbyt dobrze, to wiecie, do jakiej rangi przydzieliła mnie gra? Do drugiej najwyższej rangi w grze, którą można uzyskać. A połowę moich gier w ogóle przegrałem. Bez sensu. Więc jak widzicie, jest to ogromna porażka i tragedia. Nie wspominając o tym, że dzisiejszy casual nawet nie zgrywany przez cheaterów, ale no cóż. Ale co sprawiło, że Valve wydał tak okropny oficjalny update do gry? Jest to serio dziwne. Szczególnie, że na Meteor Match musieliśmy czekać dłużej niż na resztę poprzednich aktualizacji. Powiem wam, że sytuacja z tym wszystkim jest dosyć skomplikowana. Valve w pewnym momencie, czyli gdzieś około 2015, zaczęło się kontaktować z bardziej znanymi graczami competitive, takimi jak Bunny. I pytali się te osoby o ich opinię oraz o to, co by zmienili w grze. Nie wiem jak wy, ale nie wiem jak się czuć z faktem, że gracze kompa mieli największy wpływ do swobodnej gry jak TE. I nie zrozumcie mnie źle. Cieszę się, że Valve próbował połączyć przestrzeń pomiędzy zwykłą grą a kompem, pewnym mostem. Chociaż ten most był strasznie zmniejszony i było to tak jakby połączenie obu stron. Więc sądzę, że po prostu zrobili to źle. Jak możecie się domyślić, jest to w pewnym sensie wina komp graczy, że wiele fajnych broni zostało znerfionych. Dąc na przykład kochanego przez wielu graczy Piaskuna, którego straciliśmy. Valve nagle chciało przetransformować tę grę w stronę e-sportu, co w dużym stopniu kłóciło się z ideologią TF-a, ponieważ ta gra była zrobiona dla zabawy, nie dla kompa. Jak powiedziałem, da się postawić pewien most, ale nie można nagle zmienić całej gry oraz tego, jak gracze do niej podchodzili od 8 lat. Gdy zobaczyli, że ich pomysł kompa nie wypalił, to postanowili go po prostu porzucić i nie marnować na niego więcej czasu, co jest moim zdaniem serio smutne. Tyle porażek spowodowanych przez winę samych deweloperów i postanowili nic z tego nie naprawić. Oczywiście nie zrzucajmy całej winy na nich. To jest głównie wina systemu pracy Valve oraz faktu, że dev team już wtedy składał się z naprawdę małej ilości pracowników, z czego te liczby bez przerwy się zmieniały. Ale czemu deweloperzy tak bardzo hypowali ten update? Nie zauważyli, że to co zrobili, tylko by zasmuciło społeczność?
to tak jakby w trakcie coś się tam w Valve wydarzyło. Coś, o czym nie wiemy. Szczerze nie mam zielonego pojęcia, co by to mogło być. Jeżeli macie jakieś teorie, to śmiało wolcie w komentarzach. Oczywiście jest również opcja, że twórcy byli ignoranccy podczas budowy tego update'u, ale to by było trochę nudne, prawda? Update ten spowodował, że wielu graczy się poddało i opuściło naszą ukochaną grę, w tym wielu sławnych youtuberów, jak powiedzmy Muzel. Tak więc to były właśnie powody, z których update ten nie wypalił. Ale czy można to uznać za najgorszą aktualizację w historii gry? A może spowodowała ona po prostu, że gra zaczęła schodzić w dół z górki? O tym przekonacie się w moim następnym odcinku. O czym mam zrobić mój kolejny film z serii Co poszło nie tak? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Nemtilia, żegna was.